ukradziona konstytucja. Dlatego, że przy uchwalaniu referendum w sprawie
konstytucji. Fajny chłopak. Poświęconej właśnie 20-leciu Konstytucji, powiedział, że jedną z niewielu zalet jest to, że ona została po transformacji uchwalona. Natomiast podkreśla poniekąd to, co już pani profesor powiedziała. Bliższa analiza Konstytucji, tu jest cytat, wskazuje na to, że można ją śmiało nazwać Konstytucją postkomunistyczną i dalej pan prezes
prezes mówi, w tej konstytucji jest mnóstwo blokad, które utrudniają, uniemożliwiają odrzucanie tego systemu, czyli systemu postkomunistycznego. Możemy powiedzieć, że to jest jakby dalszy ciąg okrągłego stołu, który... To jest, proszę Ojca, utrwalenie okrągłego stołu, dlatego że zaraz, że właśnie w oparciu o ta konstytucja jest również utrwalana i zapisy niejasne konstytucji utrwalane są przez Trybunał Konstytucyjny, które mają 9-letnie kadencje. W zasadzie zmieniło się tutaj oczywiście, tych sędziów trochę się zmieniło, ale zwykle było tak, że interpretowali tę konstytucję przedstawiciele albo SLD, albo PSL, albo Platformy, którzy interpretowali zawsze na niekorzyść, można powiedzieć, pewnej tradycji polskiej, chrześcijańskiej, pewnej tradycji historycznej Polski. Więc tutaj my mamy pierwszy, to może oczywiście nie ma czasu, ale pierwszy brzeg można spojrzeć na kilka przepisów, które są interpretowane. Nawet gdybyśmy kilka znaleźli zapisów, które warte są do podkreślenia i ochrony, to jednak cały kontekst, w jakim to tkwi, uniemożliwia. No, przede wszystkim nasze członkostwo w Unii Europejskiej, bo mamy ciągłą sprzeczność, czy stosuje się prawo unijne. Prawo unijne każe nam zniszczyć chrześcijaństwo. Prawo unijne każe nam przyjmować lewackie, genderowe jakieś pojęcia i konstrukcje. Natomiast preambuła polskiej konstytucji mówi, że my jesteśmy zakorzenieni w naszym kulturowym dziedzictwie, chrześcijańskim dziedzictwie i że mamy chronić to dziedzictwo i przekazywać dalej. Mamy tutaj na przykład artykuł 13 w pierwszym brzegu, który na przykład zakazuje w Polsce stosowania czy propagowania ideologii odwołującej się do praktyk totalitarnych, nazizmów, faszyzmu czy komunizmu. Organizacje takie nie powinny działać i takie symbolika powinna być usunięta. Kiedy są w Polsce partie komunistyczne, chodzi się z Che Guevarą, Leninem, rosyjskie gwiazdy, organizacje, chodzą tu jakieś panie senyszyni na różnych tych swoich jakichś paradach i śmieją się wprost z Polski i polskości. Więc mamy tutaj system, który w istocie nie przewiduje na przykład ochrony dla, przepraszam, kontroli społecznej Sądu Wymiaru Sprawiedliwości. Mamy absolutnie niepotrzebne wstawienie do Trybunału, do Konstytucji Krajowej Rady Sądownictwa, która w istocie miała tylko po odejściu PRL-u zagwarantować interesy mediów PRL-owskich i te też również długie kadencje zabezpieczyć ich interesy przy zmianie ewentualnych spadkach tak zwanych zmiany rządów na bardziej patriotyczne czy konserwatywne. Więc ta konstytucja poza tym stworzyła, ponieważ to była zmiana władzy, wtedy Kwaśniewski był prezydentem, więc tutaj nie bardzo wiedzieli, jak to, czy pod Milena czy Kwaśniewskiego pisać konstytucję. W istocie napisano w sposób, który uniemożliwia jasny rozdział kompetencji na przykład między prezydentem a rządem w sprawach na przykład obrony narodowej czy spraw zagranicznych. To stąd, proszę sobie przypomnieć, że prezydentem był świętej pamięci Lech Kaczyński, a premierem był Tusk, który uniemożliwiał prezydentowi w sposób już najbardziej prymitywny udział i zajmowanie się konstytucyjnie przypisanymi przecież prezydentowi państwa kompetencjami do spraw zagranicznych. Na przykład odmawiał mu samolotu, musiał prezydent lecieć rejsowym samolotem, a potem kłócił się z nim o fotel, kto będzie zajmował to miejsce przy obradach przed zmianą traktatów unijnych. I w końcu właściwie Trybunał Konstytucyjny musiał orzekać, a Trybunał Konstytucyjny zawsze miał serce po stronie lewackich poglądów i niestety po prostu ośmieszał. Co więcej, dzisiaj ta konstytucja, można powiedzieć, że poprzez podporządkowanie, poprzez artykuł 90-91, oddawanie kolejne i oddanie znacznych kompetencji Unii Europejskiej, funkcje polskich organów konstytucyjnych, jak Sejm, rząd, są właściwie, można powiedzieć, marginalizowane i w zasadzie ta konstytucja jest martwa, dlatego że gdybyśmy zajrzeli do konstytucji, to rząd ma dbać o bezpieczeństwo państwa, wewnętrzne, zewnętrzne, kiedy my oddaliśmy traktatami ogromne obszary zewnętrznego bezpieczeństwa do Unii. To Sejm ma decydować w sposób pierwotny, czyli regulować, załatwiać sprawy, regulować problemy wewnętrzne, podczas gdy Sejm zmienił się w organ wykonujący unijne dyrektywy. Jeśli ktoś był w Sejmie albo interesuje się, to widzi, że każdy projekt ustawy skierowany do Sejmu musi być na końcu zaopatrzony opinią, czy jest ten projekt zgodny z prawem unijnym. No nikt się nie pyta, czy to jest zgodne z polską konstytucją, a jak nie, czy jest zgodne z prawem, jak nie, nie może podlegać analizie.
a nawet gdybyśmy przyjęli, że jest zgodny, to nam Unia Europejska uchyla. Tak jak na przykład przy ustawie medialnej, czy przy ustawie o podatku od tych obiektów wielkopowierzchniowych. Więc trzeba naprawdę, zwracam uwagę, ja tu mówiłam o tym już wielokrotnie, że tu nie ma co się analizować poszczególnych drobnych przepisów, dlatego że cała ta konstytucja jest obarczona fundamentalnymi patologiami, jest obarczona nawet nie, to nie są błędy, to są nadużycia, które ówcześnie panujący czy kierujący Polską, odchodzący komuniści dokonali na Polakach, oszukali nas, ograniczyli krąg osób, które mógłby mieć wpływ na treść konstytucji, pisały te środowiska antypolskie, antyrządowe, antypolskie, antychrześcijańskie. Co więcej, pod raz za nas podjęli decyzję o włączeniu nas, sprzedaniu nas w kolejną niewolę, odebrano nam kompetencje, ta konstytucja jest martwa. PSEJ może sobie oczywiście pobrykać, ale i tak nam w końcu Unia pouchyla wszystko. A ośmieszają jeszcze tę konstytucję dzisiejsza opozycja, która wywodzi się z tych lewackich i lewicowych środowisk. Dzisiaj wymachuje konstytucją, każe przestrzegać, podczas gdy sama łamie i nie narusza fundamentalnych zasad ustrojowych, to znaczy zgody i uznawania wyniku demokratycznych wyborów. No oni tego nie uznają, to nas siłą pokonać, siłą ulicą zabić, teraz słyszę, że bejsbolami będą nas tutaj bić. I to jest wszystko właśnie z popieraniem się o polską konstytucję. Ona jest tak skompromitowana i przez zagranicę, i Polskę, i polskie władze ówczesne, które to przyjmowały, i te, które w oparciu o nią rządziły, i dzisiejszą opozycję. Tylko niestety nasza wielki problem polega na tym, że my niestety nie mamy tej większości konstytucyjnej, czyli tych 378 posłów, a mamy tylko 235, brakuje nam, nie ma skąd wziąć. Niestety musimy tutaj działać i te reformy przeprowadzać w tych ramach, jakie są. A do niedawna Trybunał Konstytucyjny pod dowództwem pana Rzeplińskiego zapowiadał nam, że jeśli cokolwiek spróbujemy robić, zawsze będą orzekać, że konstytucję łamiemy. Więc to jest też kolejny, pokazuje nam przykład ograniczania, bo tu jest możliwość takiego interpretowania, że nic z Polską zrobić nie można, a komuna ma się dobrze i trwa dobrze. I ta konstytucja ich interesy ciągle zabezpiecza, mimo że partie, które to uchwalały, Unia Wolności czy Unia Pracy, dawno już nie ma na ziemi, a SLD w ogóle nie ma w Sejmie. Panie profesor, no może ten klimat powoli też zmieni się w taki, że będzie możliwość zmiany konstytucji. Bardzo dziękuję za tę analizę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże, pani profesor Krystyna Pawłowicz była naszym gościem. Był to fragment audycji Aktualności Dnia za 20 minut. Trzecia, zapraszam Państwa na wspólną modlitwę różańcową. Rozważać będziemy tajemnicę trzecią radosną narodzenie Pańskie. Ofiarujemy modlitwę w intencji ojczyzny naszej, w intencji rządzących pana prezydenta, pani premier rządu Rzeczypospolitej, a także w intencji Kościoła, w intencji ojca świętego Franciszka, papieża emeryta Benedykta, wszystkich pasterzy. Modlimy się w intencji Radia Maryja, dzieł przy Radiu Powstałych, wszystkich naszych współpracowników, przyjaciół, ofiarodawców, a także tych, którzy są naszymi nieprzyjaciółmi, prosząc o przemianę serca. Modlimy się w intencjach nam powierzonych, a także w tych wszystkich, które modlitwy naszej najbardziej potrzebują, w Państwa intencjach, w intencjach, które Państwo zanoszą, i także o pokój na świecie. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie, a przed modlitwą jeszcze zamyślenie wielkopostne ksiądz-biskup Józef Zawitkowski. Zamyślenia wielkopostne prowadzi ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kochani moi, jesteśmy przy rozważaniu męki pańskiej. Wybrałam się w tę drogę krzyżową, ale nie wiem, czy wytrzymam do końca. Przecież już się zaczęła, dopiero jestem u Piłata.
Ja tu prosił Pana Jezusa na podwyższenie. Jeśli tam nie weszli, bo to pogańskie miejsca, jutro święta. Trzeba być czystym. Trzeba nienawidzić już Żydów. Chciał Jezusa uwolnić. Chciał, żeby wydali go zazdrość. Słuchajcie, mamy zwyczaj, by powszechne święta jednego ze złoczyńców. Znacie sprawę Barabasza? Kogo chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa, którego nazywacie Chrystusem? Barabasza. Niedobrze. Dowiedział się Piłat, że Jezus pochodzi z Galilei. Odesłał więc go do Heroda. Cieszył się Herod, że zobaczył Jezusa i że zobaczył jakiś cudzik. Ale Pan Jezus nie powiedział do tego Lisa ani jednego słowa. Więc Herod kazał okryć Jezusa białym płaszczem, jak wariata, przeprowadzić go przez miasto. Znowu Piłata. Piłat pyta, czy ty jesteś królem? Tak, ale nie takim jak ty. Dobrze, więc jesteś królem. Tak, ja bym się na to narodził, bo to przyszedłem na świat, aby zaświadczyć prawdzie. A cóż to jest prawda? Piłat chciał uwolnić Jezusa. Chciał wzbudzić litość u Żydów. Kazał więc Jezusa ubiczować. A biczownicy zrobili to fachowo. A żołdaki ubrali go na króla. Czerwoną szatę z ścierną zamiast berła w cierniowej koronie. Piłat ukazał go Żydom. Oto człowiek. A oni krzyczeli, ukrzyżuj go. Króla waszego mam ukrzyżować. Nie mamy króla, jako Cezara. Nie gnienem jak krwi tego sprawiedliwego. A oni krzyczeli, krew jego na nas i na syny nasze. Co wyście powiedzieli? To się wam stanie? O Boże. Zamyślenia wielkopostne poprowadził ksiądz biskup Józef Zawitkowski. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wieku i stanie w nim świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. A teraz kilka informacji. 8 kwietnia rodzina Radia Maryja gromadzi się w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Cisrów. Msza święta w stałych intencjach, poprzedzona nowenną o 6:30 wieczorem. W niedzielę 9 kwietnia o 9:30 w kościele Królowej Apostołów w Hamtremik msza święta rodziny Radia Maryja. Zapraszamy serdecznie. Później wspólne spotkanie i możliwość złożenia daru serca, a także będą dostępne publikacje religijne i patriotyczne. A 10 kwietnia w poniedziałek w kościele świętego Ferdynanda w Chicago o 7 wieczorem msza święta za ojczyznę i za ofiary tragedii smoleńskiej. Także możliwość nabycia publikacji religijnych i patriotycznych. 22 kwietnia najbliższe czuwanie nocne w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Cisrów i przypominamy także o spotkaniu wielkanocnym. Zapisy w centrali Radia Maryja. Numer telefonu 773-385-8472, 773-385-8472 i także na spotkanie drugie, pierwsze 29 kwietnia, drugie 30 kwietnia w Willow Springs. Karty wstępu do nabycia u Pana Henryka 1773-391-8176, 1773-391-8176. A teraz ksiądz profesor Jan Machniak. Pomóż Tobie, Polsko, ojczyzno moja. 2 kwietnia w niedzielę minęła 12 rocznica odejścia do domu ojca, papieża Jana Pawła II, człowieka, którego wszyscy kochali, którego wszyscy chcieli spotykać, przyjmować u siebie w swoim domu. 12 lat temu cały świat zatrzymał się na chwilę, by towarzyszyć Ojcu Świętemu w jego osobistym, własnym przejściu do domu Ojca, w jego śmierci, w jego odchodzeniu z tego świata do tej rzeczywistości, która jest przed nami wszystkimi. Na placu świętego Piotra zatrzymały się tłumy ludzi. Ojciec Święty Jan Paweł II umierał w swoim mieszkaniu, w papieskim apartamencie, otoczony swoimi najbliższymi, dając wszystkim ludziom jeszcze jedną lekcję, ostatnią lekcję, jak odchodzić z tego świata, z tego padołu płaczu, do tego miejsca, gdzie jest dużo światła, gdzie jest kochający Bóg i Ojciec. Wśród
osób, które były obecne przy odchodzeniu Jana Pawła II, był ksiądz Stanisław Dziwisz, jego osobisty sekretarz, który towarzyszył Ojcu Świętemu, wcześniej arcybiskupowi Krakowskiemu, przez ostatnie 40 lat jego życia. Nie odstępował go ani na krok. Był również i w tym momencie, tym trudnym dla każdego człowieka momencie umierania. Wśród najbliższych był kardynał Marian Jaworski, który znał Ojca Świętego jeszcze od czasów powojennych. Spotkali się tu w Krakowie jako przyjaciele, wzajemnie się wspierali, wzajemnie sobie pomagali. Przy umieraniu Jana Pawła II był ksiądz Mieczysław Mokrzycki, drugi sekretarz Ojca Świętego, który dzisiaj jest arcybiskupem lwowskim. Były siostry sercanki, był lekarz papieski, był pan Angelo, kamerdyner Ojca Świętego, ten, który również był bardzo blisko, szczególnie wtedy, kiedy Ojciec Święty chorował, był słaby. Wszyscy odmawiali różaniec, modlili się, z modlitwą na ustach żegnali Ojca Świętego Jana Pawła II. Trzymali w ręku zapaloną świecę, grobnicę, zgodnie z polską tradycją, bo światło tej świecy to symbol spotkania z wiecznym światłem, wieczności, z tym, który jest słońcem i nigdy nie zachodzi i rozświetla wszystkie nasze ludzkie ciemności. Kiedy Ojciec Święty oddał ostatni dech, najbliżsi zgromadzeni wokół niego przy jego łóżku zaśpiewali uroczyste Te Deum Laudamus. Kardynał Stanisław Dziwisz dał świadectwo tego wspaniałego hymnu, który śpiewali dziękując Bogu za 85 lat życia, niezwykłego życia Karola Wojtyły, Jana Pawła II, za życie od Wadowic przez Kraków aż po stolicę Piotrową, po najodleglejsze zakątki świata. Bo Ojciec Święty Jan Paweł II należał do całego Kościoła i do całego świata. Dawał się nieustannie, podróżując, odwiedzając kościoły na całym świecie, spotykając się z ludźmi na placach, na stadionach, by nieść Chrystusa, Odkupiciela człowieka, każdemu człowiekowi dobrej woli, każdemu człowiekowi, który chce przyjąć słowo dobrej nowiny, Ewangelii. Kiedy dziś po latach wspominamy tamto wydarzenie, rzeczywiście w boku kręci się łza, pozostaje w sercu jakiś żal smutku, rozstania. Ale kiedy dziś patrzymy na portret Ojca Świętego Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, z ufnością patrzymy na jego rozpromienione oblicze. Wiemy, że nie zostawił nas, że jest razem z nami jako święty Kościoła, jak święty Franciszek, jak święty Dominik, jak tylu wielu naszych świętych, Maksymilian Kolbe, Edyta Stein, ci, którzy przeszli przez obóz koncentracyjny, są wszyscy razem w domu Ojca, po to, by być z nami, by towarzyszyć Kościołowi pielgrzymującemu, by towarzyszyć Polsce. Pomóż Tobie, Polsko, ojczyzno moja. Jan Paweł II dodaje dziś otuchy Polakom i wszystkim, którzy w modlitwie wracają do niego. Proszą go o wstawiennictwo, proszą go o pomoc.
pokut on przypomina nam to, co mówią przez całe życie. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się. Przyjdźcie do Chrystusa, otwórzcie mu swoje serca, drzwi systemów politycznych i ekonomicznych. Nie bójcie się przyjąć go do siebie, bo on nie niszczy człowieka, ale ubogaca. Ojciec Święty Jan Paweł II, dzisiaj święty Kościoła, staje pośród nas i przybywa do nas po to, aby jak wtedy umacniać na duchu, aby dodawać udar. Iluż ludzi przybywało do niego do Watykanu, mówią, że 14 milionów przeszło przez Pałac Apostolski. Niezliczone rzeszy, które spotykały się z Ojcem Świętym w czasie audiencji na placu świętego Piotra, czy w samej bazylice świętego Piotra. Miliony, miliardy, które oglądały go w telewizji, po to, aby otwierać swoje serce dla Chrystusa. Chrystusa, odkupiciela człowieka, przyjmować do swojego domu. Pokój tobie, Polsko, ojczyzno moja. Po 12 latach, kiedy patrzymy na świętego Jana Pawła II, jest w sercu łza wzruszenia, jest w sercu wspomnienie tamtego wydarzenia i tamtych chwil, ale jest też głęboka ufność i pewność, że warto tak jak on zaufać Bogu, że warto iść jego drogą, maryjną drogą, powtarzając totus tuus, cały jestem twój, o Maryjo, pokój tobie Polsko, ojczyzno moja. Wspominając wydarzenie odejścia Jana Pawła II do domu ojca, chcemy z tego wydarzenia czerpać siły na naszą rzeczywistość, na naszą codzienność, na wszystkie nasze spotkania, na wszystkie nasze odejścia i pożegnania, na to wszystko, co dzisiaj niesie człowiekowi współczesny świat. Pokój tobie, Polsko, ojczyzno moja. Te słowa kierujemy do całej naszej ojczyzny, aby była wierna tej miłości, którą Jan Paweł II dzisiaj ukazuje w nowym świetle i w nowym blasku. Pokój tobie, Polsko, ojczyzno moja. Mówił ksiądz profesor Jan Machniak. Bardzo dziękuję Państwu za wspólnie spędzone ostatnie 3 godziny. Życzę spokojnej, dobrej nocy i pięknego wtorku. Na ten czas niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości i pokoju Chrystusa. Dobranoc. Słuchają Państwo Radia Maryja, jest trzecia. Witamy Państwa bardzo ciepło, bardzo serdecznie tą nocną porą i zachęcamy do pozostania razem z Radiem Maryja. Drodzy radiosłuchacze, co czeka nas w ciągu najbliższych kilku godzin? Już za chwileczkę powtórzenie wczorajszej porannej katechezy. O 15:30 czytać, aby być mądrym. O godzinie 16:00 aktualności dnia, a po nich kilka minut po 17:00 godzinki ku czci niepokala niepoczętej Najświętszej Maryi Panny. Życzymy wszystkim dobrego odbioru. Ja wiem, że jesteś Panie mój. Ja wiem, że jesteś mój. Ja wiem, że jesteś mój. Ja wiem, że jesteś tu. Ja wiem, że w Tobie moja moc. Ja wiem, że Ty masz moc. Ja wiem, że w Tobie moja moc. Ja wiem, że Ty
Masz moc i wydawać, Panie, wszystkim nam cudowną łaską Twą. Pomnażć, Panie, wszystkim nam cudowną łaską Twą. To nasz Pan prowadzi nas tu, byśmy wierzyli Mu, służyli Mu. Godzien jest chwały, oddajmy Mu cześć. Nasz Bóg, Bóg, oddajmy Mu cześć. Od zawsze z nami jest. To nasz Pan prowadzi nas tu, byśmy wierzyli Go, służyli Mu. Godzien jest chwały, oddajmy Mu cześć. Nasz Bóg, Drodzy Państwo, zapraszamy teraz do wysłuchania powtórzenia wczorajszej porannej katechezy. Amerykańskich fundacji, niemieckich, które są
Oczywiście mówimy o dorosłych, jeżeli już świadomi ludzie przyjmują ten chrzest, to jeżeli popełnili jakieś grzechy, to również te grzechy są zgładzone. I sakrament bierzmowania, sakrament ten wraz z Chrztem Świętym i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowana, co to znaczy, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski Chrztu Świętego. Istotnie przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze doskonale wiążą się z Kościołem i są obdarzani szczególną mocą Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze bardziej są zobowiązani jako prawdziwi świadkowie Chrystusa. Zauważmy, proszę Państwa, do szerzenia wiary. Ta mama nic nie miała, jak mama się dowie, że on jest winny na Timowajle i pleje, to go szybciej weźmie sam. Obdarzeni szczególną mocą no to trzeba jej przypominać, to ona szybciej. O co on to gada? Wiktra będzie dzwoniła, to sprawę załatwi do jego matki. W wieczerniku to było zesłanie Ducha Świętego. Oczywiście no ale ona o was olewa, ona was olewa, bo jesteście chore dzieci. Co ta matka może? Pamiętamy z Pisma Świętego, z Dziejów Apostolskich. To jest właśnie bierzmowanie. Bierzmowanie. To jest dopełnienie chrztu. Nie wystarczy być ochrzczonym. I jeszcze raz przypominam, jeszcze doskonale wiążą się ochrzczeni z Kościołem. Są obdarzani mocą, szczególną mocą Ducha Świętego. Oczywiście trzeba otworzyć swoje serce na to. Trzeba dobrze przygotować do bierzmowania. To nie może być tak, że teraz ta klasa idzie, idziemy wszyscy i taki owczy pęd, czy coś takiego. Trzeba przygotować, to jest niezwykłe zadanie rodziców, rodziny. O, niezwykłą rolę tu odgrywają dziadkowie, ciocie, chrzestni, wujkowie. Starsze rodzeństwo. Przygotować się
przez może nie lektury odpowiednio. Są teraz lektury. Można dostać taką książkę. Są czasy, w których można mieć to. W komunizmie tego nie było. Nie było nawet odpowiednich katechizmów. Nie było tych rzeczy. Teraz można. Proszę Państwa, i modlitwa o Ducha Świętego. Modlitwa o Ducha Świętego. Jeszcze raz mówię, ci świadkowie Chrystusa, wierzmowani inaczej, są szczególnie zobowiązani do szerzenia wiary. To hasło Episkopatu Polski dane nam na ten rok duszpasterski, idźcie i głoście, ono powinno być znane nie tylko jeden rok. Idźcie i głoście, szerzyć wiarę słowem i uczynkiem, ale i bronić wiary także. Wiara zawsze jest atakowana. Chrześcijanie są w świecie zabijani wśród wszystkich ataków na religię jakiekolwiek w świecie. 75% to jest atak na chrześcijaństwo. Również w naszej ojczyźnie jakkolwiek nie ma zabijania za wiarę. Jakiegoś mogą być poszczególne przypadki, pojedyncze, moglibyśmy powiedzieć przypadki. Są takie z nienawiści, zabity kapłan z nienawiści, zabity z nienawiści do wiary, to jednak jest atak na wiarę przez media. Zauważcie Państwo, cały czas, jak nie tam, to tam. Wyśmiany ksiądz, wyśmiane sakramenty. Pamiętam, jak jakaś niby piosenkarka wyśmiewała godzinki do Najświętszej Marii Panny. Takie wyśmiewanie Kościoła, wyśmiewanie naszych obrzędów, sakramentów. Jest to. To jest atak na wiarę. Słuchaj, prawie dowód jest niepotrzebny, czyli wsadzał do dziury. Nasze świętości. To jest zabijanie wiary. Kłamałeś, ta policja to ciebie szybci, nawet gorszy. To jest logiczne. No masz dowód, powiedziałeś, że nie masz. Jak to było z bierzmowaniem w ekonomii zbawienia i jak jest? Otóż w Starym Testamencie prorocy zapowiadali, że Duch Pana spocznie na oczekiwanym Mesjaszu ze względu na jego zbawcze posłanie. I kiedy widzimy, Duch Święty zstępuje jak gołębica, nie jako gołębica, tylko jak gołębica wtedy, gdy Pan Jezus jest chrzczony przez Jana. Pan Jezus nie potrzebował pokuty. To był chrzest pokuty w Jordanii. Jan chrzcił, ale chciałby być podobny we wszystkim do człowieka, oprócz grzechu. I przyszedł tam, tam było wielu ludzi szukających Boga, wielu ludzi nawracających się i do nich poszedł ten, który przyniósł nam orędzie o zbawieniu. Sam Zbawiciel tam przyszedł i tam wstępuje na niego Duch Święty jak gołębica, nie jako gołębica, tylko jak gołębica wstępuje. Tak czytamy w Piśmie Świętym i słychać głos z nieba, słychać głos, ten jest Syn mój umiłowany. Wszyscy myśleli, co się dzieje. Pogoda piękna, tu grzmot jakiś czy coś, a tu głos słychać. Słychać takie słowa. Zstąpienie Ducha Świętego na Pana Jezusa, gdy święty Jan udzielał chrztu, było znakiem, że jest On tym, który ma przyjść, czy miał przyjść, który przychodzi, że jest Mesjaszem, Synem Bożym. Pan Jezus, zauważmy, poczęty został w Maryi Dziewicy za sprawą Ducha Świętego. Tylko jeden człowiek brał w tym narodzeniu udział. Nie było tak jak z wszystkimi ludźmi. Maryja daje mu swoje ciało za sprawą Ducha Świętego i urzeczywistnia. Pan Jezus poczęty tak urzeczywistnia całe swoje życie i całe swoje posłanie
w pełnej jedności z Duchem Świętym, którego Ojciec daje mu z niezmierzonej obfitości. Czytamy w Piśmie Świętym w 3 rozdziale świętego Jana. Ta pełnia Ducha nie miała pozostać jedynie udziałem Mesjasza, ale miała być udzielona całemu ludowi mesjańskiemu. Tak zapowiadali prorocy. Jesteśmy ludem mesjańskim, ludem Mesjasza. Jesteśmy ludem Chrystusa i Chrystus wielokrotnie obiecywał wylanie Ducha Świętego. Nieraz mówił, jeżeli odejdę, ześlę wam Pocieszyciela. On was wszystkiego umocni. On was wszystkiego nauczy. Bo oni jakby nie pojmowali tego wszystkiego. Widzieli, a jeszcze nie pojmowali. Jeszcze nie rozumieli. Widzieli te znaki wszystkie, które Pan Jezus czynił. Te wszystkie cuda. Od pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej na prośbę Matki Najświętszej, żeby synu wina nie mają, aż do tego cudu wskrzeszenia Łazarza. Oni widzieli to wszystko, a później widzieli zmartwychwstałego. Ten największy cud. Widzieli te wszystkie cuda, a jednak nie pojmowali. Jednak coś jeszcze brakuje. Tak nieraz jest w naszym życiu. Uczymy się i nic nie pojmujemy. Modlimy się o Ducha Świętego i nas odśni. I jakoś tak ty znasz, że to otwiera się nasz umysł, otwiera się nasze serce. Pan Jezus obiecywał nam Ducha Świętego. Spełnił tę swoją obietnicę w dniu Paschy. Przyszedł do apostołów. Przez zamknięte drzwi przychodzi pokój wam. Pokój wam. Weźmijcie Ducha Świętego. I mówi dalej, którym odpuścicie grzechy, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane. Jeszcze dał im te święcenia kapłańskie w wieczerniku. Polecił im odprawiać Eucharystię, tak jak on odprawił pierwszy raz to czyncie na moją pamiątkę. A teraz mówi, odpuszczajcie grzech, weźmijcie Ducha Świętego. Właśnie. Zaraz po zmartwychwstaniu wchodzi do nich przez zamknięte drzwi i nie jest Duch. Uwielbione ciało, to znaczy ono jest piękne, lśniące, tak wiemy. Pan Jezus taki sam pozwala się dotykać. Niejednokrotnie mówi, macie coś do zjedzenia tutaj. Gdzie Duch nie je. Zobaczcie, i on przychodzi przez zamknięte drzwi i mówi, weźmijcie Ducha Świętego. Tchnął na nich. Następnie w sposób zdumiewający właśnie do niepięćdziesiątnicy znowu zsyła Ducha Świętego. Apostołowie napełnieni Duchem Świętym wtedy w dniu pięćdziesiątnicy. Pięćdziesiątnica to teraz właśnie to zesłanie Ducha Świętego. 50 dni trzeba było czekać. Tak. I Pan Jezus posyła Ducha Świętego i zaczynają głosić wielkie dzieła Boże, bo mają moc. Duch Święty daje też człowiekowi moc, odwagę, męstwo. Daje. I oni idą. Idą tak, gdzieś zalęknieni, zamknięci w wieczerniku. Z obawy przed Żydami, bali się, że znowuż oni będą też zamordowani może. Wychodzą, głoszą. I co jeszcze? Wszyscy rozumieją, co oni mówią różnymi. Tam byli ludzie różnych języków i oni mówią, co to jest. My wszyscy rozumiemy to. Partowie i Medowie, Grecy, Kretyńczycy, wszyscy rozumieją, co mówi święty Piotr, co mówią apostołowie. To wylanie Ducha Świętego jest znakiem czasów mesjańskich.
aby nas zbawić. Ci, którzy wówczas uwierzyli słowom apostołów, pozwolili się ochrzcić, otrzymali z kolei dar Ducha Świętego. Od tego czasu apostołowie, wypełniając wolę Chrystusa przez składanie rąk, wkładanie rąk na głowę, w położenie rąk. Zobaczmy, biskup kładzie ręce na święconego. To kapłaństwo, diakonat, presbiterat, episkopa. Nakładają ręce takie i przekazują tę władzę. Tak samo nakłada ręce biskup na bierzmowanego. Błogosławi, ale i daje Ducha Świętego, daje ten, przekazuje ten sakrament, daje. Tym ochrzczonym oczywiście, zawsze ochrzczony. To jest uzupełnienie łaski chrztu. Dlatego w liście do Hebrajczyków wśród pierwszych elementów formacji chrześcijańskiej wymienia się naukę o chrzcie i wkładaniu rąk. To wkładanie rąk w tradycji katolickiej słusznie uznaje się za początek sakramentu bierzmowania, który w pewien sposób przedłuża w Kościele łaskę pięćdziesiątnicy, łaskę zesłania Ducha Świętego. Bardzo wcześnie do gestu wkładania rąk dodawano namaszczenie wonną oliwą, krzyżmem, aby lepiej wyrazić dar Ducha Świętego. To namaszczenie